Hej, cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Snajpera. Kontynuujemy. Ernesto Salazar is dead. Meanwhile, the data has been decrypted and it is now confirmed that a secret uranium mine is located deep in the jungle of Isle Tureño. This would not be a major international threat if it wasn't for Black 235. Black 235 is an extremely rare form of uranium that can be refined to weapons grade using a fraction of the energy and tech required to enrich common uranium 235. Delta 3 will steal an enemy military truck to enter the highly secured mine facilities. Razor 64 will support the theft with sniper fire. Okej, okay. Także prawdopodobnie zaraz będzie jakaś rozmowa. Okej, okay. Dobrze, kontynuujemy. Wspinamy się po jakiejś skale, aby dotrzeć do stanowiska snajperskiego. Mam nadzieję, że nie spadnę, po jakimś pniu teraz mamy iść. Okej, okay. Jest snajperka w końcu, także jest okej. Okay. W końcu będziemy robić to, co tygryski lubią najbardziej. Wspinaczka dalej, dobrze. Dobrze, tak, także jak widzicie już jestem, nagrywam na nowe odcinki, już w poprzednim odcinku mówiłem, że teraz mamy, wróciłem z wyjazdu, tak, wypocząłem sobie trochę i no i jestem jakby naładowany energią do większej ilości materiałów, to znaczy będę siedział w tym tygodniu, prawdopodobnie nagram. Też sporo odcinków, mogą to być także odcinki na zapas. Już niebawem kończy się seria ze Snajpera, także muszę znaleźć kolejne tytuły gier. Ale w sumie nie o tym chciałem rozmawiać, bardziej chcę taką luźną konwersację jakąś tam znowu poprowadzić. Żaden mega temat, tylko bardziej tak luźno porozmawiać sobie na różne tematy. Także no... Byłem w Bydgoszczy z Madzią oczywiście na weekend i spędziliśmy go naprawdę bardzo fajnie na różne sposoby, ale jedna taka rzecz, o której mogę poopowiadać, to to, że miałem okazję pograć z Madzią z powrotem w Pokémon Go. To znaczy, pobrałem sobie na nowo tę grę, bo już kiedyś grałem oczywiście, jak to było mega popularne. Później przestałem grać, bo już nie miałem na to czasu, pogoda się zepsuła i tak dalej, masa różnych czynników na to wpłynęła. Masa czynników na to wpłynęła, że przestałem grać po prostu czasowo oczywiście, bo znowu wracam do tej gry, bo mi się spodobała. Dwóch wrogów przy jeepie, no dobrze, może uda się ich naraz zabić. Tak, chyba tak, powinien dostać. Celowałem w głowę, dostał w dupę, no okej. Także no, pobrałem na nowo grę i byłem bardzo, bardzo mile zaskoczony, także jeśli ktoś... Budynek, okej. Jeśli ktoś z was przerwał grę i po prostu chciałby w to pograć na nowo, to polecam w sumie, polecam to, żeby znowu zrobić. No dla mnie były to nowe zmiany, nowości jakieś, czyli że wprowadzono rajdy. Raid to taka walka, gdzie grupa graczy może walczyć przeciwko potworkowi, czyli tam Pokemonowi oczywiście, który się pojawia na gymach. Jezus Maria. Nie mogę trafić go, halo! Warzywo dalej. Dobrze, jeszcze raz. Czyli raid to jest taka walka, która pojawia się na gymie, prawdopodobnie, tylko i wyłącznie na gymie. I może grupa graczy się zarejestrować na niego. Są różne siły rajdy. No i na przykład ja pokonałem Byleaf razem z Madzią i można później po pokonaniu tego Pokemona go złapać. Dobrze, znowu strzał w głowę, trafił w nogę, nieważne. Także można złapać, później ma się szansę na złapanie danego Pokemona i jest całkiem spoko. Całkiem przyjemna funkcja wprowadzona. Tak samo poprawiono moim zdaniem, i to bardzo poprawiono,
walki z gymami same w sobie, ponieważ pokonujemy pojedynczo pierwszego, następnie drugiego przeciwnika i tak dalej, trafiony, dobrze. Możemy w międzyczasie opuścić pojedynek, się wyleczyć i... Co? O. Dobrze. I możemy się wyleczyć, wyleczyć nasze pokemonki, żeby podbić. Czyli jest stosunkowo łatwiej upolować sobie, czyli ma znaczy pokonać, nie upolować. Możemy także właśnie w ten sposób przez rajdy łapać ciekawsze pokemony. Czy to z drugiej generacji, czy chyba z pierwszej. Na pewno występują także legendarne pokemony, czy to Entei. Bo wiem, że Kędzior mi wysłał screena, że Entei był na gymie w Grudziądzu. Także też całkiem spoko, że można w ten sposób złapać sobie legendarnego poka. Cholera, no wstań. O, chyba w głowę dostanie. Co mu się z głową stało? O Jezu. Fajnie. Także właśnie, można złapać sobie legendarnego Pokemona, jeśli chcieliście mieć legendarkę z drugiej generacji, ponieważ z pierwszej generacji nadal nie ma jak złapać, przynajmniej nie wiem o tym, żeby dało się łapać legendarki z pierwszej generacji, które osobiście bym chciał mieć bardziej niż z drugiej, no ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Więc chciałbym złapać oczywiście legendarkę z drugiej generacji i gdy tylko będzie taka możliwość, na pewno spróbuję. Tu stał przeciwnik, jeszcze widziałem i strzela sobie, nikczemnik. Dobrze. Co jeszcze? Skąd strzelają? Ten wybuch zabił ich. Jeden. Trafiony, nie trafiony? Nie trafiony. Musicie koniecznie mi napisać, czy byście chcieli jeszcze jakieś filmy z CS-a. Oczywiście ja będę nagrywał prawdopodobnie z CS-a, tylko może macie pomysły na co? Na co? No jak tryby? Czy byście chcieli turniejówki moje z CS-a, które są naprawdę, naprawdę słabe, znaczy słabe, no różnie bywa. Czy byście chcieli jakieś śmieszne rundki z Hide and Seeka na przykład ze znajomymi, bo takie tryby też ogrywamy. Lecimy na linię. Bo takie tryby też ogrywamy. Jest naprawdę fajna zabawa. Może uda mi się namówić chłopaków, żebyśmy nagrali coś takiego. W grupie oczywiście. I wtedy byście mieli jakiś taki śmieszkowy materiał także. Czy League of Legends byście chcieli? Bo to też dosyć istotne pytanie, bo to nadal... znaczy ja nie gram za bardzo. Mógłbym nagrywać kolejne jakby poniedziałkowe ramy. Ta seria była kiedyś na kanale, ale... To jaka wyrzutnia rakiet? Halo? Biegniemy na szybko. Od którego momentu będzie powtórka? Bo jak od samego początku to się wkurzę. Dobra, zmiana pozycji. Lecimy. Lecimy, tu jest... Oni tu stoją, dobra. Trafiony, zatopiony. Ale ładnie poleciał, no. Udało się. Dobrze, biegniemy dalej. Także wracając jeszcze do Pokémon GO, jakie zmiany tam jeszcze mnie zaskoczyły? No na pewno jest mniej błędów związanych z tym grom, chociaż także się przytrafiły. Co ja mam tam zastrzelić? Trafiony. Także zdarzyły się błędy, gdzie wyskoczył na przykład network error i to było bardzo uciążliwe w momencie, gdy ten błąd wyskoczył przy pokonywaniu gyma bądź rajdu. Halo? O! Będzie w głowę. Także jest fajnie. Czapki z głów, jak to mówią. Śmiesznie. Dobrze. Lecimy dalej. Tak samo zastanawiałem się, czy by nie nagrać czasem jakiegoś wypadu, bądź nie zrobić montażu z Pokémon GO, bo i w sumie czemu by nie. I tak nagrywam czasem aplikacje z telefonu, te w sumie SW. Czy by nagranie
Pokemonów z nowych właśnie wydarzeń, czy to z rajdu jakiegoś ciekawszego, wam by się nie spodobało, ale no jest problem z tym, że moje poki nie są za mocne, także nie nagram najciekawszych, najtrudniejszych walk, ale na pewno będę jakoś rozwijał dalej to konto swoje. Ale warzywo. Ojene. Dobra. Co ja mogę zrobić? Mogę obstrzelać ich wszystkich. No dobrze, no pomagam wam ile mogę. Ała? No nie powiem, to trochę bolało. Trafiony. Tu był jakiś hałas, jakby ktoś przeładowywał. Nie wiem skąd padły dodatkowe strzały, ale okej. Okay. Zastrzelić trzeba dalej tą blokadę do końca. I właśnie zastanawiam się, czy by nie urozmaicać jakoś tego kontentu na kanale. Bo jednak nagrywać cały czas to samo to nie ma żadnego sensu. A na pewno są osoby, które oglądają moje filmy, tak? I by chciały oglądać coś ciekawego. Dodatkowo montaż filmów. Oczywiście to jest takie już całkowicie z dygresją lecę w różne kierunki, ale właśnie o coś takiego mi chodzi. Przy okazji to umożliwia mi trenowanie jakby tego monologu, trenowanie opowiadania jakichś historii, co także wyjdzie całkiem na plus, myślę. Właśnie montowanie filmów to jest coś, co chcę jakby ulepszyć u siebie, poprawić i to mi także umożliwi nagrywanie ciekawszych gier. Jakie mam się wspiąć? Okej. Okay. Nagrywanie ciekawszych gier, typu na przykład Gothic. Chciałbym nagrać serię z Gothica. Piszcie mi także, co byście o tym myśleli, jeszcze ktoś, jeśli dotarł do tego miejsca. A w tym momencie kończy się moja wypowiedź, kończy się mój monolog i mam nadzieję, że odcinek się podobał. Także to tyle. Pa, pa.